Dobre, bo mało. A dlatego mało, bo dobre. O nagrodzie pani profesor mówiła, żeby wspomnieć. Otóż nagroda to powstała jako sprzeciw polityce, która nie uznawała Karpowicza. A co najdziwniejsze, to ja, chłopak ze wsi, wyczaiłem, że Karpowicz. Taki krótki wiersz dzisiaj recytowałem do matki. Pokój matko pachnie łoziną, przestrzeń radości, skrzynka cierpienia. Na rodzinnym zdjęciu stoją obiekt ciebie z więdnącą łodygą azbestowej palmy. No i jak Karpowicz przeczytał, że to jest więdnąca łodyga azbestowej palmy, to już był mój. Tak go to urzekło, że panie Stanisławie, tak mnie uznał. No i później już Karpowicz się mną opiekował, to znaczy opieprzał mnie ciągle, że nie tak. Panie Stanisławie, to nie tak. To trzeba tak, to trzeba inaczej. To trzeba jeszcze inaczej. To trzeba pisać tak, jak nikt nie pisał. No ale ludzie ciągle piszą, a trzeba pisać tak, jak nikt nie pisał. No i tu była cała trudność. No ale jakoś tam się męczyłem z Karpowiczem, Karpowicz ze mną i postępowało to. I gdzie pan pójdzie, panie Stanisławie, na jakie studia? Ja mówię, no chciałem iść na literaturę polską. O, to dobry pomysł, tak, tak niech pan idzie. No i ja wziąłem swoje trochę pognieciony już świadectwo maturalne z technikum mechanicznego. I do dziekanatu zaniosłem i podanie i ten. A ta pani mnie ufuknęła i mówi, proszę pana, my takich świadectw nie przyjmujemy maturalnych. Dlaczego? No bo to musi być z ogólniaka, a nie z technikum. A pan ma przecież z technikum, no bo tak było. No i ja prawie ze łzami w oczach wyszedłem z głównego gmachu uniwersyteckiego. I na środę czekałem, kiedy będzie, żeby zawiadomić Karpowicza. No i z czym pan przychodzi, panie Stanisławie? Ma pan jakieś wiersze? Mówi, nie, ale mnie nie przyjęli do egzaminu na literaturę. O, to niedobrze. No ale ja wymyśliłem, że przecież może pójdę do ogólniaka. Zaświadczenie kierownictwa PGR-u na mojej wsi, czy jestem pracownikiem PGR-u, a dawałem korepetycje jego synowi kierownika PGR-u. To nie sprawiło trudności i zaświadczenie dostałem, że jestem pracownikiem PGR-u i mam się kształcić, no i się kształciłem. Poszedłem do półrocza. A czemu pan nie zdawał matury? Ja mówię, a bo zachorowałem, mówi, i nie zdawałem. No tak, no dobrze, to niech pan da podanie. Dałem podanie i mnie przyjęli do ostatniej klasy.
ta nagroda właśnie taka czterech kolumn. Ja wykonałem statuetkę i pierwszemu Karpowiczowi przyznaliśmy. Karpowicz tak trochę z powątpiewaniem popatrzył na nas i na nagrodę. Nagrody nie było, pieniędzy nie było, tylko sama nagroda i jedna złotówka pozłacana. Wtedy była pozłacana, a teraz powiem, dlaczego teraz nie jest pozłacana laureatowi. Ponieważ przed tym miałem znajomego złotnika. No i on mi tam na lewo pozłocił.